Witam wszystkich serdecznie. Podsumowanie prac na pewnym etapie. Prace idą pomału, ale cały czas do przodu. Nie widać tego za bardzo, ale walka trwa na wielu frontach, więc no, te efekty wizualne nie są aż takie. Na przykład mam już wstępnie zrobiony plus, mniej więcej już wiem, jak będzie co pociągnięte, teraz tylko muszę się dorwać do styku, co jest tutaj, muszę wszystkie styki poprawić i tak dalej, co kosztuje czas. Z tym dalej się nie wywiązałem, o co chodzi, chcę mieć hebel, żeby wyłączać akumulator, jak będę co chwilę coś mieszał w wiązce, bo ściąganie klem co chwilę doprowadzi do tego, że się uszkodzą. Więc to jest takie, żeby zrobić jedno, musi zrobić pięć innych rzeczy. Dlatego to na razie tak wygląda, jak wygląda, a to jest sama praca od strony elektrycznej, a od strony mechanicznej też jeszcze coś trzeba zrobić. Ale trzeba się pochwalić, bo nie tylko idzie czasem pod górkę, coś z górki. W końcu udało się uszczelnić wszystkie złączki. Dzięki jednemu widzowi coś doradził, też to wziąłem pod uwagę i też spróbowałem coś po swojemu. I użyłem sztuczkę z ASG, co na forach kiedyś pisali, więc na razie nie muszę nic już podkładać. Mamy szczelny układ do pomiarów, na przykład też akumulatorów, które się tam dwa robią. Tu się robi jeden, tu się robi drugi. I mamy nową wersję mostków zabezpieczających, to jest wersja 2. A to jest wersja 2,1. Jest na większej płytce, są lepiej styki wyprowadzone, jest zadbane bardziej o cyrkulację powietrza, izolacja jest lepsza i też będzie lepszy serwis, bo mamy elementy robocze na zewnątrz, a nie w środku, więc nie trzeba wszystkiego rozkopywać. To takie małe, drobne rzeczy, które prowadzą do tego, że to tak długo trwa. Bo trzeba robić wiele rzeczy naraz, żeby osiągnąć duży cel. Cegła po cegle, trzeba to zamurować i dać temu wystygnąć, bo jak za dużo naraz nabudujemy, to nic z tego nie wyrośnie, tylko się zawali. Tutaj lecę z testem akumulatorów setek. To będzie osobny odcinek, tylko to chwilę potrwa, bo jednak taką setę naładować to już się ładuje 24 plus 8, jeszcze potrzebuję. Tutaj lecą nowe ogniwa 18650, pardon. Już troszkę dzisiaj zmęczony jestem. Tu leci ładowanie też setki na tamtym regulatorze. I prawdopodobnie wrzucę materiał, co miał być do tego, ale może warto będzie. Mija pomału 24 godziny od rozpoczęcia ładowania. Więc jak widzicie, ładowanie 105 amperogodzin nie jest takie łatwe, tym bardziej, że przetwornica DC-DC ma pomału problem. Prawdopodobnie z dostarczeniem takiej mocy, co trzeba, bo im wyższe napięcie, tym wyższe wat, można powiedzieć. Więcej watów to coraz więcej ciągnie. I jest tutaj opcja, że sobie podkręcę napięcie troszeczkę, bo tutaj jest opcja in power. I sobie spróbujemy in power dać troszeczkę wyżej. Tylko teraz muszę sobie zobaczyć. End voltage in power 14,5. 14,6. Czternaście osiemdziesiąt. 14, no. Chyba więcej nie będzie. 14,90.
14,90. Tak bym zostawił, bo nominalnie miałem ustawione 16, ale jak spadnie obciążenie, to znając życie też podbije się te napięcie, a nie chcę za dużo, bo jeszcze przeszarżuję sobie ładowarkę uwalę. W międzyczasie leci test 18650. Podłączyłem 22. Teraz leci jeszcze test. Zobaczymy, iloma amperami to ładujemy. Skasujemy sobie. I mi tu pokazuje około 6 amper idzie. Bezpiecznik już jest ciepły. A to jest trójka, więc jeszcze chwilę i znając życie wybuchnie ten bezpiecznik. Tutaj jest dioda Schottkiego, która już jest tak dość gorąca w dotyku. I zobaczymy na ładowarkę. Tu już też wentylator się załączył. To jest moja jedna z pierwszych ładowarek DC-DC. To używam, żeby auto dowalić. No, dotykanie parzy, więc to będzie miało z 70 stopni jak nic. Powinno dać radę się schłodzić. Zobaczymy. Ciekawe, czy wybuchnie bezpiecznik, czy nie, ale jak widać, to jest trójka, bezpiecznik chiński, a lecimy. Prawie 6 amperami i on dalej nic. Dlatego warto dobrze dobierać bezpieczniki, bo to jest zwłoczne. On bardzo długo będzie potrzebował, zanim wybuchnie. Ale za to troszeczkę sobie szybciej podładujemy. Sprawdzimy sobie napięcie, jakie mamy. Mnie to interesuje, bo głównym hamulcowym w tym momencie jest ładowanie. A tutaj ładowanie potrwa. Wcisnąć 100 Ah z powrotem. Dobra. Taki dodatkowy materiał, bo na pewno nie jeden się zastanawiał, jak to wygląda cały proces, jak to wygląda wszystko. Nie jest to łatwe. Jak się komuś wydaje, że to jest tak 5 minut roboty, to się troszeczkę mieli. Dobra. Od tej strony tutaj tyle. Tu powoli też staram się ogarnąć kable. Takie fajne opaski. Pamiętam, one były, pierwsze się z nimi spotkałem w Unitrach starych. Takie to są opaski perełkowe, czy coś takiego to się nazywa. Później napiszę dokładnie, jak to się nazywa. To jest bardzo praktyczne, bo idzie to używać wiele razy, więc zaczynam sobie tutaj od tej strony w wolnym czasie, jak czekam, aż na przykład to się skończy, na przykład 15 minut zostanie do końca, albo tamto coś, albo coś, to sobie w międzyczasie coś tutaj lekko dłubię, żeby to ogarnąć, między innymi, bo za niedługo będzie na to czas. Będę mógł pootwierać wszystkie bramy i działać, bo no, nadszedł czas na poprawę i żeby było coś lepiej, więc działam, małymi krokami działam, ale cały czas coś. Dobra. Przejdziemy się do akumulatorowni i zobaczymy, co tam się trochę zmieniło, czy nie zmieniło. A więc jesteśmy w akumulatorowni. Wszystkie akumulatory już przeżyły test. Jedynie teraz zauważyłem, że mamy już, że nie wiem czemu, ale jest nierówne napięcie. Wszystkie wyważarki siedzą cicho, a tutaj coś się dzieje. Widocznie tak jak się obawiałem i wyszło w teście jednego akumulatora, że po dolaniu wody zwiększa się jego pojemność w amperogodzinach. I to, co ja miałem mierzone, to jest tak, jakbyś mierzył przeszłość, a robił coś w przyszłości. Więc stawiam na to, że w połowie sezonu wezmę niektóre sztuki, które miały największe odchyłki, bo gdzieś tutaj była chyba najsłabsza sztuka. Tu jest najsłabsza sztuka, 53. Że coś tu się podziało, bo tutaj cały czas coś się dzieje.
cały czas przeważa sobie, ale też może z racji, że cały czas tam ciągnę prąd z drugiej strony. Coś tu się dzieje, ale nie powinno cały czas działać. Ale cóż, widocznie tak musi być aktualnie. Więc tutaj są akumulatory po testach. Są nowe mostki wsadzone. Będę za niedługo kable bardziej organizował i tym podobne. Będę robił rozpiskę, gdzie jest jaki akumulator, więc w pliku załączonym do filmu to będzie uwzględnione, mam nadzieję. Jeżeli się wyrobię, będą też wyniki z pojemności poszczególnych jednostek, więc możecie zobaczyć. Po stronie setek te dwie sztuki się testują, jak to mówiłem. Na razie jest zastępczy mostek wsadzony. Wyważarka jest jeszcze stara, w starym stylu zrobiona. Później założę nową, w nowym stylu, że wszystkie będą powtarzalne, że mogę sobie zamieniać je jak chcę w razie draki. Więc na razie tyle. Tyle, aż tyle. Ale to wszystko trwa. Dużo trwa i trzeba uważać, żeby nic nie narobić. Więc na razie dziękuję. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć. Z racji, że długo nie odpalałem silnika i było spawane, to podanie pierwszy raz zasilania zrobię przez bezpiecznik. Jakby coś miało pójść nie tak, to... Dobra. Jest okej. Okay.